witam serdecznie na konferencji. Moje nazwisko Marek Jaszcza, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Spotykamy się tutaj w związku z realizacją projektu renowacji zabytkowego obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Tych prac, które są dofinansowane kwotą 6 400 000 ponad złotych, realizujemy czyszczenie elewacji i wymianę oświetlenia, wymianę podłoża i nawierzchni na podwórzu, modernizację i czyszczenie ogrodzenia, renowację sali tradycji oraz opis szlaków komunikacyjnych. Okresowo Komenda Wojewódzka Policji przewiduje też możliwość zwiedzania wnętrza tutaj tych elementów, które są wyremontowane. Mieszkańcy, czy to młodsi, czy starsi, będą mogli zapoznać się z obiektem Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, poznać jego historię, dowiedzieć się o tym, co w tej chwili tutaj się dzieje, czyli z jednej strony... Przede wszystkim każde prace konserwatorskie przy obiekcie muszą być poprzedzone szczegółową analizą. Analizą historyczną, analizą materiałów ikonograficznych, które pozwolą nam zobaczyć obiekt możliwie dokładnie tak, jak on wyglądał w czasie, kiedy został zbudowany. Efekt tej pracy to jest efekt pracy zespołów konserwatorskich, które analizowały zarówno kolorystykę chociażby takich detali jak fugi, które wypełniały lico ceglane budynku, jak również kolorystykę polichromii, które się zachowały. Ponieważ my wchodzimy, badamy materiały, badamy cegłę, badamy, czy są glazury, badamy, jak z czego jest na przykład cokół, jakie jest zasolenie obiektu, jak wyglądają tynki, jakie mają kolory i na podstawie tego tworzymy pewnego rodzaju receptę do obiektu. Oczywiście obiekt zabytkowy i wszelkie prace, które się toczą na obiektach zabytkowych, realizuje się zupełnie inaczej niż typowe inwestycje budowlane. Nad przebiegiem całej realizacji czuwa miejski konserwator zabytków. Zostaje powołany zespół nadzorujący. Jest to zespół technologów. Na inwestorze ciąży konieczność powołania inspektora nadzoru robót konserwatorskich. Ja się cieszę najbardziej, że zostanie odnowiona fasada, zwłaszcza rycerz. Detale na chińskich tablicach są bardzo ciekawym przejawem gustów, tendencji artystycznych końca XIX i XX wieku. Szczecinianie od pewnego czasu zwracają na to uwagę, te rzeczy się podobają. Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowej siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność turystyczną Szczecina, a także poprzez udostępnienie wybranych miejsc zwiedzającym oraz wykorzystywanie ich do realizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym przyczyni się do krzewienia świadomości kulturowej mieszkańców miasta.